No dobra, tak więc co? Nadszedł czas na Jungle Boogie. I w Japonii Jungle Boogie nazywa się tak samo, więc nie będę tutaj wam mówił japońskiej nazwy. No i cóż, let's go! Więc jeśli chodzi o ciekawostki o Jungle Boogie, są następujące. Z tego co ja przynajmniej pamiętam, występują w tym poziomie, jakby to powiedzieć, posągi Komodo Joe i Komodo Moe, albo jakieś tam, nie wiem, rzeźby z nimi, coś takiego. Generalnie sama nazwa poziomu Jungle Boogie jest taka, że gdzieś tam jakiś zespół, nie wiem czy to właśnie był, znaczy nie, no zespół muzyczny, taki w sensie rockowy, generalnie na dobrą sprawę nosi też album, jakby nazwę Jungle Boogie tego zespołu. I z ciekawostek to chyba byłoby na tyle. Nie wiem czy coś jeszcze tam miałem powiedzieć, czy nie, bo tak z głowy mówię te ciekawostki. I tam jest literka R, czyli na dobrą sprawę zostawili taką samą lokację w tych tutaj poziomach. Tylko że pozmieniali literkę z, wiecie, z N na T, a z K na R. Bo wiecie, bo gramy w Nitro Fueled, a nie wykrasza Nitro Kart Nitro Fueled. A ciekawie wyglądałaby ta fuzja. No ale przyjemnie mi się gra w te poziomy, tak, w te odświeżone wersje tych poziomów. I soundtrack w ogóle z Jungle Boogie też jest wyrąbisty. Każdy poziom z Nitro Karta ma wyrąbisty soundtrack. I ta wersja odświeżona jest taka zarąbista, że to jest szok. Imię Norm dogonił. Nie, nie bądźcie zmyleni, że to inna postać albo jakaś ekskluzywna. Nie, to jest skin Norma, który ma skin golfisty czy coś takiego. Trochę dziwnie wygląda z tymi oczami. Takie trochę oczy kreta to są. Ale co ja tam wiem. A i komputer też skrótami potrafi jeździć, więc miejcie to na uwadze. I się udało. Nice one. Za dzieciaka ten poziom nie sprawia mi problemów, a jeśli chodzi o moje wspomnienia, jeżeli chodzi o granie ze znajomym, to szczerze tylko obserwowałem, jak mój znajomy przechodził Adventure Mode i tyle. Nie grałem tak z nim na multiplayerze jakoś tą trasę, nie wiem czemu. TNT Drop Local Race Com... LOL? Okej. Dobra, nadszedł czas na trzeci i zarazem ostatni poziom z pierwszego świata, czyli z Terry. Wiecie, jakby to były światy oczywiście. Więc czas na Tiny Temple. No dobra, to co? X. No i zaczynamy sobie Tiny Temple. Poziom, na który bardzo czekałem, jest to jeden z moich ulubionych poziomów, jeżeli chodzi o Crasha Nitro Karta. I Tiny Temple w Japonii nazywa się Tiny's Temple. I jedyna ciekawostka jaka jest, to to, że w wersji na Game Boya ten poziom nazywa się właśnie Tiny's Temple, a nie Tiny Temple. Drugie jest to, że to jest remix trasy Tiger Temple. I niby w normalnym Nitro Karcie statek kosmiczny Oxide właśnie w tym poziomie się rozbił. To, że właśnie są głowy tych asystentów Cortexa w odświeżonej wersji. Oraz to, że mamy księżyc Velo i że poziom został okrojony, ponieważ nie ma sekcji antygrawitacyjnych. To są wszystkie ciekawostki, jeżeli chodzi o Tiny Temple. Bo musiałem się trochę nad tym zastanowić. Ale swoją drogą, poza tą zmianą, że poziom nazywa się Tiny Temple i tymi właśnie małymi smaczkami, to poziom wygląda cały czas tak samo. I jest to jeden z moich ulubionych też poziomów. I mogę tu już bez żadnych skrupułów powiedzieć, że ze znajomymi się zagrywałem w ten poziom na multiplayerze. Bez żadnych skrupułów właśnie wam o tym mówię. Jestem ciekaw, co tu będzie z tymi literkami. Dobra, jest to literka T. Okej. Nie lubię właśnie takich rzeczy robić, bo potem muszę się zastanawiać, gdzie te literki są. A wolałbym, wiecie, już za pierwszym zamachem mieć jakby to za sobą, bo na hardzie może być ciężko, że tak powiem, jeżeli chodzi o... No wiecie co. O zbieranie tych literek. Tym bardziej, że komputer tutaj potrafi być upierdliwy, jak sami zresztą widzicie. Zobaczcie, jak on jest bardzo blisko mnie.
I w ogóle komicznie wygląda, znaczy komicznie w ogóle sobie wyobrażam to, że statek Oxide się tutaj rozbił, a Oxide teraz jest w ciuchach, wiecie, takich kąpielowych. Znaczy w stroju kąpielowym. Więc to jest to trochę takie śmieszne dosyć, że on się rozbił i powinien być cały w ranach, w ogóle w bandażach i tak dalej. A on tutaj ma strój przeciwkąpielowy. Taka trochę dziwna logika, ale spoko. Wiadomo, że to jest tylko gra i nie mam zamiaru się doszukiwać żadnego realizmu w tej gierce. Bo takowy realizm nie istnieje. Ale jest to dosyć śmieszne. Tak jak się na to spojrzy. Nie no, Baby T to mówię, jest jedna z takich najlepszych postaci, jeśli chodzi o właśnie takie zbieranie literek, w ogóle granie samą sobie postacią, bo jest dosyć szybki. On jest tak szybki jak, nie wiem, Pentapinguin, jak niektóre właśnie postacie. I myk do przodu, dokładnie tak. I w taki oto sposób Terrę mamy ukończoną, jeżeli chodzi o Challenge CTR. Znaczy tam tylko relikt trzeba będzie zrobić, oczywiście, rzecz jasna. 46 Wumpa końców, jak najbardziej tak, jestem zadowolony. Change level. I w taki oto sposób mamy ukończony właśnie cały pierwszy świat w Nitro Karcie, więc czas zacząć drugi świat, czyli Barin. I w Barin mamy takie poziomy jak Meteor Gorge, Barin Ruins oraz Deep Sea Draven, który jest tam wyżej. Więc zacznijmy sobie od pierwszego poziomu, mimo że pierwsze dwa poziomy są dostępne, czyli Meteor Gorge oraz Barin Ruins, to ja zawsze preferuję grać na początku w Meteor Gorge. I jak widzicie, jest jeszcze jedna opcja, którą możemy sobie ustawić, mianowicie Mirror Mode. Co on oznacza? Oznacza to, żebyśmy w ten poziom grali, że tak powiem, w zupełnie odwrotnej kolejności. W sensie nie od początku do końca, tylko jakbyśmy z końca do początku grali, coś takiego. Albo takie też odwrócone, odbicie lustrzane, o, to by było. Więc ready, steady, go, rzecz jasna. Meteor Gorge w Japonii oznacza Snowfall Meteor Gorge. I ciekawostki są dwie. Pierwsza jest taka, że Polar, jeżeli chodzi o Nitro Karta, to jest najlepszym ścigaczem, jeżeli chodzi o trasę w time trialu, jeżeli chodzi o tę trasę w time trialu. A druga, że pierwotnie i w Nitro Karcie, i chyba nawet w Nitro Fueldzie miał pojawić się drewniany most pod koniec poziomu. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie Meteor Gorge. Tak sobie właśnie teraz zdałem sprawę, że nawet nie muszę robić remake'u Nitro Karta, ponieważ na dobrą sprawę można to też potraktować jako taki remake Nitro Karta, tylko z tym, że nie ścigamy się z Velo i z bossami. Bo wiecie, ciekawostki, japońskie nazwy są tutaj już przedstawione, więc na dobrą sprawę. Właśnie sobie zdałem sprawę, że remaster Nitro Karta, jeżeli chodzi o mój kanał, jest teraz zbędny. Że nie muszę jednak robić remastera, bo w sumie to, co bym powiedział w Nitro Karcie, powiem tutaj. Z wyjątkiem fabuły. Na razie przechodzimy poziomy, gdzie wszystkie literki są na swoim miejscu, tylko zostały pozamieniane, jakby wiecie, same literki, że zamiast N mamy R. Znaczy, zamiast N mamy T, zamiast K mamy R. A tak to wszystko jest takie samo. I nie wiem, czy tą trasę mi się uda przejść. Coś mi się wydaje, że tutaj mogę dostać mocno w dupę. Zważywszy na tym, że Reaperu jest w czołówce, bo jest drugi, a Papu pierwszy. I to jest trochę dziwne, bo Papu jest dobry na tej... Właśnie! Dobrze, że zobaczyłem Papu. Jest jeszcze jedna rzecz o Jungle Boogie. To jest trochę takie zestawienie. Otóż Papu z Pyramid, czyli poziom w Team Racing, to jest trasa należająca do Papu. Jungle Boogie to jest trasa należąca do Kranka, do postaci, która również tutaj jest w tym wyścigu. Też taki, powiedzmy, gruby pawian. Tak jak Papu ma odstający brzuch, to Krank również ma odstający brzuch. I co jest dosyć ciekawe, nawet na Wikipedii to pisze, że Krank
jest rekolorem Papu, tylko że w swojej zwierzęcej wersji. I oboje mają coś ze sobą wspólnego, a mianowicie to, że oboje są wodzami wioski, bo Krang też jest wodzem wioski ze swojej tam jakiegoś, z jakiegoś swojego plemienia. I to, że oboje mają świątynię i że tam piramidę, no bo na dobrą sprawę Papus Pyramid posiada piramidę i Jungle Boogie też jakąś piramidę posiada, więc to jest dosyć ciekawe zestawienie, I guess. A jeśli chodzi o Metal Gorge, to mówię, że w ten poziom, no zagrywałem się ze znajomym i znajomy też przechodził Adventure Mode i się nawet w nim dobrze bawił, bo stwierdził, że to jest jeden z jego ulubionych poziomów. Moim zresztą też. Więc czas na Barin Ruins. Poziom, który jest następnym poziomem zaraz po Meteor Gorge i drugim poziomem w Barin. Bo nawet nosi nazwę świata, co jest dosyć ciekawe. Bo w CTR-ze chyba nic takiego nie miało miejsca. No nie miało miejsca nic takiego. Więc wow. Ale cóż, jeśli chodzi o japońską nazwę, to Barin Ruins w Japonii oznacza Excavation of Barin Archaeological Site. I naprawdę po raz kolejny, Japończycy, czy wy naprawdę nie macie do wymyślenia jeszcze dłuższych nazw? Naprawdę? Serio? I ten poziom, z tego co wiem, nie ulegnie żadnej zmianie. Właśnie, Tiny Temple, mówiłem wam już, mówiłem wam o tym, że Tiny Temple już jest pierwszym poziomem, który uległ zmianie, ponieważ nie ma sekcji antygrawitacyjnych. Więc następnym takim poziomem, który ucierpi, to będzie Deep Sea Diving w tym świecie. No. Następny poziom to będzie Deep Sea Diving, który ucierpi, jeżeli chodzi o sekcje antygrawitacyjne. O, tutaj Reaperuje jeszcze nawet jedzie, ja pierniczę, ale tutaj ładnie zmiksowali te postacie. I ta literka C chyba nie była tutaj w oryginale, w sensie w nitrokarcie. No tego akurat nie wiem, tutaj wam nie powiem, bo nie wiem. Ale widzę, że się nieźle na mnie sfokusowali, biorąc pod uwagę, że byłem trzeci i nagle zaczęli mnie spamować tymi... No, zaczęli spamować we mnie tymi, no. No wiecie, o co chodzi. I wydaje mi się, że w ogóle te literki CT i R zostały tak mega fest pomniejszone, w sensie model tych literek został pomniejszony. Że one takie większe się bardziej wydają w tym. No, wydają się bardziej większe w... no, w CTR-ze. Bo nie mogę tego powiedzieć o nitrokarcie, bo w nitrokarcie też są te literki, ale mają trochę straszną gównianą animację, no bo na dobrą sprawę, co to jest za... Nie, nawet w ogóle nie mają animacji, bo jak widzicie, u góry mamy C i R, które się tak troszeczkę chwieje na lewą i na prawą stronę, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu się one tak ruszają na lewo i prawo i mają te takie efekty gwiazdki. To w nitrokarcie, jakbyś zebrał literkę C, N i K, to byłoby po prostu takie chamskie arialowa czcionka z czarnym obramowaniem i z białym tekstem. I to jest takie mega fest. To mi będzie przeszkadzać i to mi bardzo przeszkadza w nitrokarcie. I ten w ogóle poziom nie ma żadnych ciekawostek, ponieważ nic w tym poziomie się nie zmieniło. Ten poziom wygląda tak samo jak w jego wersji w nitrokarcie. Tylko że jest gorszy graficznie, bo wtedy ta gra wyszła na PlayStation 2, czyli na konsolę, która względem PS4 wiadomo, że jest gorsza graficznie. Change level! A jeśli chodzi o Barin Ruins, to nie pamiętam za bardzo, że tak powiem, tego, czy grałem ze znajomym w ten poziom, czy nie. Dobra. Deep Sea Diving. Poziom, na który bardzo czekałem. W Japonii ten poziom oznacza Surprising Deep Sea Drive. I ciekawostki, jeżeli chodzi o ten poziom, a raczej ciekawostka jest taka, że Entrance jest tutaj jednym z najlepszych ścigaczy, jeśli chodzi o oryginalnego nitrokarta w Time Trial Mode. I to tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. CTR Challenge, Deep Sea Driving.
I teraz zacznie się tak naprawdę poziom, który został bardzo okrojony. Mówię wam to autentycznie. Bez żadnych, że tak powiem, tych hamulców. Więc mamy normalnie na swoim miejscu literkę C i patrzcie teraz na to. Co tutaj oni zrobili? Ale to było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że nie ma sekcji antygrawitacyjnych, więc to było pewne, że ten poziom ulegnie właśnie takiej zmianie. Bo generalnie w miejsce tego tunelu, znaczy w miejsce tych w ogóle wyskoczni po lewej i prawej stronie, był taki tunel antygrawitacyjny, który pozwalał ci się dostać. Tak jakby mogłeś wybrać sobie drogę, albo w lewo, albo w prawo. I dostałbyś się właśnie do tej sekcji. A gdzie jest literka R? Chyba tam gdzieś była, kurde. Nie zwróciłem uwagi, wiecie? I w ogóle tutaj widzę, że Baby Crash jedzie, Baby Crash Cheetos. No i pośrodku ta wielka ośmiornica. Boże, jaka ona straszna, wcale się jej nie boję. Jest dosyć komiczna. Na szczęście Baby Crash wjechał we własną pułapkę, tak więc... You're too slow! Może tutaj gdzieś będzie literka R, o której ja nie wiem. Tak! Widzicie? Wyczułem to. Mój nos jest dobry, wyczuł zapach literki R. Jakbyście się pytali, co to jest za zapach, to bardzo śmierdzi. Bo ktoś prawdopodobnie trzymał w bardzo dziwnym miejscu tą literkę. Och, well. Ała, to bolało. To było straszne. I prawdopodobnie Baby Titera będzie miał traumę. Kurde, Baby Crash się tutaj zbliża. Ale był za wolny. A w ogóle jeśli chodzi o kolory ceterów, to tutaj byśmy dostali niebieski ten żetonik. W sensie w nitrokarcie byśmy dostali niebieski żetonik, a tutaj nie wiem jaki byśmy dostali. Ale możecie typować, jakie kolorki CTR-ów byśmy dostali, przechodząc jakby te challenge CTR. A jeśli chodzi o ten poziom, to bardzo lubiłem ze znajomym tutaj grać w multiplayer oraz... bardzo przyjemny poziom, mam miłe z nim wspomnienia. Nie sprawiał mi żadnych problemów. Dobra. Drugi świat mamy zakończony, więc zarąbiście. I nadszedł czas na dłuższy trochę świat, czyli... Out of Time. No, znaczy, świat nazywa się Fenomena, ale jeżeli chodzi o Out of Time, to jest, no, też bardzo okrojony poziom, dosyć dłuższy. Więc Out of Time w Japonii nazywa się Go Go Clock Road. I ciekawostki są następujące. W wersji na GBA można tu odblokować Fake Crasha, o czym na pewno wiedzieliście, a jak nie, no to już wiecie. Oryginalnie poziom miał się nazywać Out of Mine. Poziom jest nieco podobny do Dingo Canyon z CTR-a i że w Nitrofieldzie nie można jeździć po zegarze. No bo nie można jeździć po zegarze. Bo sekcja antygrawitacyjna, że tak powiem. Więc ten zegar sobie tam o to chodzi, jak widzicie. Ale nie możemy po nim jeździć, tylko jedziemy w środku zegarka. Oj, kolejny Reaperu, teraz czerwony Reaperu nagle. A wcześniej był żółty, czy jakoś tak, był normalny żółty i inny Reaperu. I Ninja Penta Pingwin. O Jezus Maria, to jest najgorsze połączenie. Tak szczerze powiedziawszy. Ale będę tutaj dużo ze skrótów korzystał, więc może być tak, że mi się uda. Ale może być tak, że mi się również nie uda. Miejcie to na uwadze. Hii!
No jedź, kurde! Ja pierniczę, naprawdę. Ale zrypałem teraz. No teraz już mam wątpliwości, czy mi się uda w ogóle nawet przejść ten wyścig. Chyba że będę wjechał naprawdę skrótami, bo serio. To jest bardzo słabe ze strony gierki. Oj, wszystkich się spowolniłem, ale mogę mam czas na zebranie literek. O, tu Crunch jest z tyłu, lel. Crunch, ty taki słaby jak jesteś? Nie wiedziałem. Myślałem, że ty trochę lepszy jesteś. Dobra, restartujemy. Ty już się striggerowałem. To ja będę pierwszy, a nie ty, Pinstripe. Kurde, i znowu zapomniałem się odbić. Dobra, innym razem się uda. W ogóle tutaj jedzie ta Liz oraz Tauna w jej motorsport, że tak powiem, skinie. Który na dobrą sprawę jest fajny. Podoba mi się bardzo skin Tauny. Wow, 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 Reaperu! Co ty się tak śmiejesz? No znowu, serio! Nara, jestem szósty, jeszcze jest to w miarę do przeżycia. Ale chciałbym, nie powiem, że nie dostać maskę Aku Aku. Czy moje życzenie zostanie spełnione? Nie. Bo po co? Kurde, teraz będę musiał się naprawdę przygotować na to, że trzeba będzie skrótami nawalać. Jestem na to przygotowany. Dobra. Wszystkie literki mam teraz zawalczyć o to, by być pierwszym. No to będzie ciężkie. Chociaż czwarty jestem. Wow. Nadgoniłem trochę. O, ale teraz myśli, że jest śmieszny i zabawny, bo se klaksona użyje. Ej, ale ten Reaperu to też całkiem dobrze jedzie. Biorąc pod uwagę, że zwykle wydawało mi się, że jest bardziej jest na takim szarym końcu, a tutaj to proszę, walczy o czwarte miejsce. I nawet ma już czwarte miejsce. O ile nie wjedzie w jakąś pułapkę. Kurde, w Penta Pingwina nie udało mi się wycelować. Trudno się mówi. Próbujemy dalej. Dobra, jestem pierwszy. Nice. Teraz byleby nie zostać trafionym i byleby nie zrobić jakiejś głupoty. Wiecie co, nawet sobie chyba odpuszczę jeden ze skrótów tutaj. Pojadę po prostu do przodu, bo mam pewne wątpliwości, że nie doskoczę. A nie chcę tutaj failować, denerwować się i co tylko. Bo serio, jestem daleki od takich rzeczy pokroju frustracja, denerwowanie się i tryhard. Znaczy tryhard w sumie jest ok, ale w tym wypadku nie chciałbym aż tak bardzo tryhardować tego poziomu. I udało się. Ajajajajaj. 60 łumpa końców. No i tutaj już będziemy trochę więcej dostawali, bo to są trudniejsze trasy. Ale jeśli chodzi o wspomnienia z poziomu, to nie lubiłem trochę tego poziomu za dzieciaka, nie wiem czemu. Jeżeli mówiłem, że lubiłem, to sorry, ale właśnie sobie przypomniałem, dlaczego go nie lubiłem. Między innymi dlatego, że dostawałem tutaj w dupę na zegarze i nie lubiłem robić tutaj strasznie reliktów. Może pokocham robienie tutaj reliktów, kto wie. A ze znajomym nie zdążyliśmy chyba w ten poziom zagrać, z tego co wiem. Okej, okay. Out of time mamy za sobą, więc nadszedł czas na Clockwork Wumpa. Jeśli chodzi o Clockwork Wumpa, to już wam na samym starcie powiem, że poziom jest jak najbardziej okej. Okay. Za dzieciaka też tak uważałem. Jedyne co nie lubiłem robić, to tutaj reliktów.
bo chciałem robić jak najlepszy czas, a nie zawsze mi to wychodziło, biorąc pod uwagę, że czas w Clockwork Umpa to był bodajże 2 minuty i 10 sekund na platynową reliktę. A mój znajomy nie wiedzieć czemu uważał, że to jest jeden z najlepszych, jak i najłatwiejszych poziomów. No, są gusta i guściki, tak? Lecimy z koksem. Jeśli natomiast chodzi o Clockwork Umpa, to w Japonii on oznacza Gear Clock Tower. I ciekawostki, jeżeli chodzi o Clockwork Umpa, są następujące. W Nitro Field w tym poziomie pojawia się śnieg. Jest to pierwszy poziom, gdzie pruszy śnieg oraz pojawia się śnieg. Engine jest najlepszym ścigaczem, jeśli chodzi o Nitro Kart w trybie Time Trial. Bierzcie to pod uwagę. I to są wszystkie ciekawostki, jeśli chodzi o Clockwork Umpa. Więc przygotujmy się na ten oto świetny wyścig. Ja już się nie mogę doczekać. Ręce mam przygotowane. I jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo. I jakie postacie z nami będą jechać. Siema, Gargulec. Reaperu znowu jedzie. I to ten sam? Czy teraz inny kolor Reaperu jest? Kurde, dużo ten Reaper ujeździ w ten wyścig. Jezus Maria. Nie poznaję go. Co dobrze w sumie. I zwykła Tauna jedzie. Okej. Okay. Kupuję to. I Penta Pingwin Papuga. Oraz Velo. W jego całej okazałości. Nie, Reaper ma inny teraz kolor, on ma inny teraz skin chyba. On ma taki bardziej pomarańczowy. Coś takiego.